rozpoczynając, zadałbym panu profesorowi w tej chwili, zadaję panu profesorowi w tej chwili pierwsze pytanie. Pytanie o charakterze, o wymiarze najszerszym. Czym jest globalne przywództwo? Niejednokrotnie podkreślał pan profesor, że hegemonia Ameryki już nie wystarcza na wyłonienie nowego, stabilnego ładu światowego. Że konieczne jest wciągnięcie do odpowiedzialności za świat innych wpływowych uczestników gry. I pytanie, jak wówczas ten układ świata mógłby wyglądać i kim powinni być ci dodatkowi gracze współdzielący odpowiedzialność ze Stanami Zjednoczonymi? Przede wszystkim dziękuję bardzo za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło być tu obecnym i brać udział nie w debacie, ale w dyskusji. I bardzo sobie cenię fakt, że obecni tu są młodzi, przyszli dyplomaci Polski, Polski niepodległej, Polski, która ma prawo do niezależnej polityki zagranicznej i do własnej oceny swych państwowych, narodowych interesów. To jest istota niepodległości. I o tym trzeba pamiętać, dlatego że Polska w historii to niepodległość nie zawsze miała. Ta myśl mi się szczególnie nasunęła na myśl, patrząc wczoraj wieczorem na film, który mi specjalnie pokazano, o generale Nilu, który w sposób jak najbardziej tragiczny życie stracił, dlatego że chciał, by Polska była naprawdę niepodległą. I w olbrzymiej większości dzisiaj tu obecni żyją naprawdę w wyjątkowo szczęśliwym okresie historycznym dla Polski, gdzie zagrożenia dla tej niepodległości są znacznie mniejsze. One oczywiście istnieją w pewnym zakresie, ale są znacznie mniejsze niż kiedykolwiek w historii. Ale przechodząc prędko do pańskiego pytania, czym jest przywództwo w obecnym okresie historycznym? By na to odpowiedzieć, trzeba mieć zrozumienie, czym jest obecny okres historyczny, bo on jest istotnie bardzo odmienny od poprzednich. Okres, w którym mogło istnieć przywództwo imperialne, przeminął. A przeminął moim zdaniem głównie dlatego, że żyjemy po raz pierwszy w politycznie obudzonym świecie. Tego nigdy poprzednio nie było w tej skali, w jakiej to przebudzenie ludzkości politycznej obecnie się zarysowuje. Moim zdaniem początek przebudzenia się politycznego, autentycznego przebudzenia się politycznego, to była francuska rewolucja, w trakcie której pobudziło się poczucie narodowe w skali ogólnospołecznej oraz ambicje polityczne wszelkich warstw społecznych, burżuazji, chłopstwo, arystokracja, Kościół. Każdy szczebel społeczny jednak miał ambicje wyraziście polityczne. I ta nowa sytuacja się rozpowszechniła w Europie podczas XIX wieku. W XX wieku ta rzeczywistość stała się rzeczywistością polityczną w Eurazji, szczególnie na Dalekim Wschodzie i w ciągu ostatniego stulecia w całym świecie. Dzisiaj nie ma społeczeństwa politycznie nieprzebudzonego. Dam jeden konkretny przykład. Opowiadam tak długo, dlatego że to jest sprawa niesamowicie skomplikowana, jednocześnie ważna. Proszę spojrzeć na to, co się dzieje obecnie w Indiach. Indie wchodzą w pierwszy okres przebudzenia się swego politycznego. Mówimy o tym często, że Indie to są największa demokracja w świecie. 900 milionów ludzi. Ale w dużej mierze to jest fikcyjna demokracja, oparta na partiach politycznych wynikających z okresu jeszcze dominacji brytyjskiej i na warstwie społecznej dosyć ograniczonej, a społeczeństwo w dużej mierze jeszcze cechuje na przykład analfabetyzm. Proszę mi pomóc. Analfabetyzm. Proszę pamiętać, ja mieszkałem tylko 3 lata w Polsce.
Teraz to społeczeństwo zaczyna się przebudzać politycznie. I wchodzimy w okres załamania się dominacji tych tradycyjnych partiach opartych na wyższych warstwach społecznych i w pewnym stopniu na nawet tradycjach intelektualnych brytyjskich. I rozpoczuje się rozbicie tej jedności państwowej, a początek bardzo ostrych konfliktów polityczno-społecznych. To jest rzeczywistość całej ludzkości. I w tym kontekście przywództwo musi być oparte w pewnej mierze na konsensusie, na możliwościach negocjacji z innymi państwami, na stwarzaniu partnerstw, czasem skomplikowanych. Przywództwo staje się czymś znacznie bardziej trudnym niż poprzednio. I dlatego też pewien kryzys polityki zagranicznej Ameryki wynika z tego, że Ameryka stała się jedynym supermocarstwem po upadku Związku Sowieckiego, po zwycięstwie koalicji atlantyckiej, ale stała się tym supermocarstwem jednocześnie już w tym etapie przebudzenia się ludzkości i znacznie bardziej skomplikowanych procesów politycznych w całym świecie. I wciągnięcie się Ameryki w tym kontekście do wojny częściowej z islamem, z krajami muzułmańskimi, była tragedią dla Ameryki. I ta tragedia również obecnie Ameryce zagraża przez rozpowszechnienie się wojny z Afganistanu do Pakistanu. I to wymaga wielkiego rozsądku, zdolnej dyplomacji, manewrowania politycznego i dobrze przemyślanych celów politycznych, które w dużej mierze odpowiadają aspiracjom tej przebudzonej ludzkości, by móc przewodzić. To jest znacznie bardziej skomplikowany proces. Ameryka podświadomie tych warunków wybrała Obamę, wyczuwając jakoś instynktownie, że on lepiej rozumie, może spontanicznie, istotę XXI wieku niż jego przeciwnik polityczny, a jeszcze bardziej niż jego poprzednik jako prezydent. Więc to jest punkt wyjścia zasadniczy dla początku odpowiedzi na pańskie pytanie, ale mam nadzieję, że daję uczestnikom tego spotkania pewien odskok do myślenia w sposób realistyczny i historycznie uzasadniony w tej sprawie. Pięknie, dziękuję. Po takiej długiej odpowiedzi będę znacznie krótszy, ale to było dosyć ważne zagadnienie, które stoi przede wszystkim przed nami w Ameryce. Oczywiście. Panie profesorze.